Witam Państwa serdecznie z tej strony Mieczysław Szudek. Witam na kolejnym spotkaniu z rynkiem amerykańskim. Pytanie, czy mnie słychać i czy jest widoczny ekran startowy? Okay, nie widzę żadnych odpowiedzi. Halo, halo. Okej. Wszystko jest, tak? Dobra, super. Dobrze, jak zwykle zaczynamy od disclaimera. Handel kontraktami i opcjami wiąże się z wysokim ryzykiem utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Zawsze upewnij się, że rozumiesz to ryzyko, zanim rozpoczniesz handel. Poniższy webinar nie jest poradą inwestycyjną ani finansową, a jedynie prywatną opinią prezentera. Także jeszcze raz witam Państwa serdecznie. 20 lutego jesteśmy w drugiej części tygodnia w lutym. Standardowo zadam dwa pytania, tak? Jedno pytanie o znajomość wolumenu, czy mamy dzisiaj osoby, które stan ich wiedzy na temat wolumenu jest jeden. To proszę o pisanie jedynki, a pozostałych zapytam, na co byście zwrócili uwagę pod względem czasu, no właśnie w dniu dzisiejszym, tak? Jaki element uznalibyście za najbardziej wpływowy, jeśli chodzi o timing? To też powinniście wiedzieć, nie mówię tylko o kalendarium, ale generalnie co się ostatnio wydarzyło, to też może wpływać na to, co się będzie działo na rynku. Także czekam na pierwsze wpisy. Okej, nic nie widzę, czyli tak. Po pierwsze rozumiem, że jedynek nie masz i osób, które nie mają wiedzy na temat wolumenu. To jest pierwsza informacja dla mnie. A druga informacja, rozumiem, że nie timingowo. Właśnie. Mirek, bardzo dobrze, Mirosław. Wygasły opcje. Pewnie będzie nowa rozgrywka. Tak. To jest element, na który zwracam uwagę i warto o nim pamiętać. Wygasanie opcji. W piątek mieliśmy wygasanie opcji miesięcznych, nie kwartalnych, ale biorąc pod uwagę szerokość rynku i biorąc pod uwagę dość wąski rynek, może to mieć znaczenie. Także pamiętajcie o tych miesięcznych. Trzeci piątek miesiąca to jest wygasanie miesięcznych opcji. To też się wiąże z sezonowością troszeczkę. Jak wygląda sezonowość, ale jeśli chodzi o sezonowość, to powolutku do tego sobie chwilę przejdziemy. Mówiąc o sezonowości, ja wspominałem o tym, że generalnie luty w sezonowości statystycznie nie sprzyja wzrostom, raczej spadkom, szczególnie druga jego połowa i szczególnie w latach wyborczych. I tutaj przejdziemy sobie do sezonowości bardziej szczegółowej troszeczkę. Widzimy, że mamy taki pattern, wręcz w sezonowości to się nazywa pattern statystyczny. Między 15 lutego a 28 lutego o dosyć dużym prawdopodobieństwie spadku. To jest pattern statystyczny z 73 lat. A bardziej doprecyzowując sobie i patrząc na też sam układ taki cykliczny w roku elekcyjnym, czyli w roku wyborczym, to widać, że mamy taki trading trend ze spadkiem, no potem końcówka roku znowuż jest dobra, jeśli popatrzymy sobie na układ roku, to taki układ charakterystyczny dla samych wzorów rocznych. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie latom wyborczym tylko, czyli lata, w których dochodziło do wyborów prezydenckich, to widzimy, że ten właśnie ta końcówka lutego plus mniej więcej do połowy marca, no to sezonowość sprzyja tutaj spadkom.
I jako taka ciekawostka, akurat też tym razem w tym roku się spełniło, czyli sezonowość dla Super Bowl. W zeszłym tygodniu mieliśmy Super Bowl. Statystycznie ponad 70% prawdopodobieństwa, że będziemy mieli kolejne wzrosty, jak widać, się spełniło, czyli ten ruch nawet po tej naszej sesji sprzed tygodnia, która otworzyła się niską luką, bardzo niską luką, dużą luką, do której za chwilę sobie wrócimy, no to też patrząc na tą statystykę, sezonowość po Super Bowl, znowuż ona w pewnym sensie potwierdziła ten optymizm w sezonowości. Co generalnie mamy na wykresie, jeśli chodzi o otoczenie? Ewidentnie mamy w tej całej sezonowości, która w tej, znaczy, to warto sobie odnotować, tak? Sezonowość teraz sprzyja spadkom, mamy szansę na jakiś ruch do dołu. Dwa, jeśli chodzi o sentyment. Sentyment mamy ekstremalną chciwość. No, bardzo często w takich, jak sobie patrzymy na zachowania, no to jesteśmy blisko przy ekstremalnej chciwości. Rynek ma tendencję do zwrotów. O tych patternach tutaj to sobie mówiliśmy w zeszłym roku. Generalnie, co się jeszcze istotnego w tym okresie stało, o tym też mówiłem sobie wcześniej, prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych generalnie bardzo mocno zmalało, jeśli chodzi o marcowe posiedzenie Fedu. Jeśli chodzi o majowe w tej chwili, no to jest mniej więcej po trochę powyżej 50% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych, czyli ta obniżka stóp procentowych się przesuwa. I co możemy sobie powiedzieć teraz, to rynek nie zareagował na te informacje płynące z okolic rynku. Ja już w zeszłym tygodniu mówiłem o dwóch czarnych chmurach. Zresztą ja specjalnie wyciąłem fragment z zeszłotygodniowego naszego spotkania i to takie trzy fragmenty dosyć istotne do zapamiętania. Dwie czarne chmury, czyli na rynku pojawiły się, tutaj mówiłem o obligacjach i tutaj sięgniemy sobie do wykresu obligacji, dlatego że na obligacjach tu jesteśmy, sobie spojrzymy sobie na 30-latki. Czy może w takim krótszym, na razie w dziennym układzie, na dniach, widzimy, że rynek rośnie, czyli tutaj od jakichś 10 sesji mniej więcej obligacje spadają. Spadek obligacji to jest wzrost ich rentowności, czyli stają się bardziej atrakcyjne z punktu widzenia lokowania pieniędzy, czyli znowuż te proporcje między rentownością, no, powiedzmy w cudzysłowie, bez ryzyka, z ograniczoną ryzykiem lokowania w obligacje, papiery skarbowe, gdzie mamy dosyć ceny obligacji spadają, to rentowność nam się poprawia, staje się bardziej atrakcyjna względem rynku akcyjnego, co oznacza, że rynek obligacji nieco wcześniej zaczął dyskontować to, że tej obniżki stóp procentowych nie będzie. I co ciekawe, rynek akcyjny w ogóle na to nie reaguje. W ogóle na to nie reagował i dalej nie reaguje. I o ile powiedzmy tutaj było schodzenie do wsparcia, jak sobie popatrzymy nawet na cały wykres, popatrzymy na układ tygodniowy, no to widać, że jesteśmy w dużym trading range'u. To, co się stało tutaj, można ten ruch potraktować jako ruch byczy. Ewidentnie tutaj się pojawił popyt, weszliśmy do trading range'u i to wygląda z punktu widzenia tego tygodniowego wykresu jak taki shakeout i akumulacja. I tutaj wróciliśmy do testowania tego bara popytowego, czyli w zasadzie no, tak jakby rynek obligacji nieco wyprzedzał, że z punktu widzenia Wyckoffa, z punktu widzenia technicznego układu, jest to naturalny test tego wsparcia, które potem było oporem i stało się znów wsparcie. Ale jak znowu wrócimy sobie tutaj do wykresu dziennego, do dni, to zobaczymy, że
Ten proces jakoś tak bez strachu, no ten sam ten charakter tego spadku, natura tego spadku tutaj, no nie, może nie budziła właśnie tego strachu, ale to, co się zadziało tutaj, czyli pojawienie się dużego wolumenu, pierwsza noga spadkowa i potem ostatnie uderzenie tutaj, ten bar, uderzenie podaży, pokazuje swego rodzaju słabość, że ten sentyment na obligacjach, mimo wsparcia, piłka jest u krótkich. Tutaj się pojawił nakład versus rezultat, wolumen stopujący, po czym się pojawił brak popytu, no i w tej chwili rynek schodzi, testuje to dosyć miejsce. Urwanie z tego miejsca, no może, no pytanie, zawsze powstaje pytanie, kiedy rynek zacznie się denerwować rentownościami obligacji. Na naszych spotkaniach jesiennych było to dosyć często, że rynek bardzo nerwowo reagował na ruchy na obligacjach. Zresztą zwracałem uwagę na aukcje obligacji, które są często o godzinie 19, tam w środę, w czwartki. I jak sobie popatrzycie na takie bary, to nagle się pojawiło dosyć duże, dziesięciu, kilkunastu nawet punktowe strzały na S&P 500 w reakcji na to, na obligacje. Także to jest niepokojące. Drugim elementem niepokojącym, i warto obserwować to, bo to ma wpływ na rynek. I teraz, jak połączymy sobie to, co tutaj, o co pytałem, o wygasanie opcji, to się pojawiło, znaczy inaczej, rynek jest złożonym mechanizmem. Jeżeli goście duzi zaczęli grać na wygasanie opcji i gdzieś założyli, że jednak te opcje zamkną wysoko, no to chcieli je zamknąć. Tutaj, jeżeli się pojawiło nawet coś takiego na obligacjach, to oni starają się dopełnić swoje. Ale jest to zagrożenie. Jest pytanie tylko, w którym momencie rynek zacznie sobie zdawać sprawę i zacznie się denerwować ceną właśnie obligacji. Zacznie to się pojawiać w serwisach informacyjnych i przytłaczać rynek. Także warto o tym pamiętać, ale też macie dobry przykład, że to znowu akurat w tej sytuacji nie od razu działa na rynek. No i z drugiej strony, idąc dalej, zachowanie dolara. Też widzimy, że dolar niejako, jak sobie patrzymy na, czyli widać, że te pieniądze płyną, zaczęły płynąć z powrotem do dolara. Dolar zaczął być kupowany, to znaczy, że pieniądze nawet z zagranicy, z innych inwestycji zaczęły płynąć do dolara, bo opłaca się inwestować przy dobrych rentownościach w Stanach. Tak to widzimy z wykresu. To nie jest moja opinia, że tak mi się wydaje, czy nie. To widzimy z wykresu, że ten pieniądz zaczął napływać, po prostu duże pieniądze zaczęły w ten sposób reagować. Przy czym, jak widzimy, rynek akcji nic sobie z tego nie robi. Widzimy, znowuż, to, że rynek był w tym miejscu dolara i że podchodzi do tego miejsca, to jest naturalne miejsce oporowe, bo tutaj mamy podaż i rynek testuje to miejsce. I ten test, uptrust tutaj, po tym uptruście rynek powinien zacząć spadać, czyli dolar powinien zacząć się osłabiać. I znowuż wracamy sobie do wykresu dziennego i to było to miejsce, ale zobaczcie, co się dzieje. Tu przed podejściem do tego oporu pojawia się dość duży popyt, czyli tak jakby z wcześniejszego wykresu wychodziło, że rynek powinien tutaj się odwrócić. Po czym się pojawia popyt, rynek podchodzi do tego miejsca, mamy wick zejście, znowuż popyt, przejście, czyli mamy takie słabe schodzenie. Czyli widać, że coś się zmieniło w tym układzie. I teraz znowuż, oczywiście rynek może wszystko. Z mojego doświadczenia wynika, że wiele rzeczy może się zmienić. I normalnie, gdybyśmy, jak rozmawialiśmy tutaj, byśmy rozmawiali, no to oczekiwałbym podejścia, testu i dalszego spadku tutaj dolara, podobnie na obligacjach, ale te bary zmieniają optykę. Czyli to jest moment, w którym trzeba się zapytać, o, okej, to chyba coś tu jest nie tak. Czyli teraz, ja to może tak, żeby najłatwiej to wytłumaczyć, piłkę przejęli dłuzy. O ile tutaj piłka była po stronie krótkich, jak sobie wrócimy do wykresu tygodniowego, piłka była po stronie krótkich, tutaj oczekiwałem testu tej podaży i potem ewentualnie właśnie zejścia, to teraz patrząc z krótszego wykresu, z wykresu dziennego, widzę, że tutaj coś się zaczęło zmieniać. Czyli teraz ja oczekuję testu może tego miejsca, ale dopóki te poziomy nie zostaną złamane, to ci goście mają piłkę. Piłka jest po tej stronie. Także to wszystko to są te dwie czarne chmury, na które chciałem zwrócić uwagę. One cały czas są w grze tutaj i należy
o nich pamiętać. A drugi element, o którymśmy sobie mówili, to wygląd świecy bara w zeszłym tygodniu, jak rynek nam się otwierał. To mówiłem wtedy z jednej strony, że to jest likwidacja pozycji krótkich. I to jest taki tytuł w skrócie tej opowieści: Houston, mamy problem. No nie, to tylko likwidacja pozycji, to tylko likwidacja longów. To o czym mówiłem, że to pierwsze uderzenie jest likwidacją pozycji longów. I wtedy akurat zrobiłem sobie, wyciąłem jeszcze. Wyciąłem sobie drugie nagranie. Tutaj macie, czy luki są zamykane. Chodzi mi o takie duże luki. I o tym mówiłem w zeszłym tygodniu. Właśnie, że ta luka od razu. Mówiłem, że po otwarciu taką luką nie bardzo będzie co grać, bo rynek będzie tam pewnie leżał i kwiczał przez dłuższy czas. W końcówce sesji no, pojawił się wzrost, pokazanie tego kierunku, że to nie jest jednak panika, że kupujący, sprzedający, sprzedaż, podaż nie zaczyna wchodzić w rynek, tylko potwierdza to niejako likwidację pozycji. Pada pytanie o link do prezentacji, ale to sponsor, ale myślę, że tak około 2 dni po pojawia się link o naszym spotkaniu. Także to warto sobie uświadomić, właśnie to zamykanie luk. A ja pokażę już, o co mi chodziło tutaj. Czyli wrócimy sobie do naszego wykresu. Jak popatrzymy sobie, to była sytuacja na tym barze. Ten bar. Myśmy się spotykali dokładnie w zeszłym tygodniu na tym barze. Pojawił nam się tutaj, mieliśmy otwarcie dużą luką. Ja tłumaczyłem właśnie, że rynek sobie, jak przejdziemy do wykresu, no może 15-minutowego, i zrobimy sobie tak, że weźmiemy RTH. To było nasze otwarcie, o którym sobie mówiłem. Mówiłem o podchodzeniu do połowy i że rynek będzie się konsolidował. Mamy prawie, to jest tak, to jest nas 13 luty, to jest ten dzień. Rynek zszedł tutaj jeszcze niżej, robił konsolidację, zamknął się tutaj. Nic większego się nie wydarzyło na tej sesji. Duża luka, rynek wytrzymał to, o czym mówiłem, czyli no, ludzie złapani w lukę muszą zostać pognębieni, także zmuszeni do zamykania pozycji. Tłumaczyłem ten mechanizm, mechanizm na naszym ostatnim spotkaniu, także zapraszam właśnie do tego nagrania sprzed tygodnia. Tłumaczyłem, dlaczego te duże luki nie są natychmiast zamykane, ale z kolei z punktu widzenia miejsca, w którym się znaleźliśmy, czyli wracając do wykresu dziennego, do miejsca, w którym się znaleźliśmy, czyli do tego bara, patrząc na strukturę wzrostu, mówiłem o wykupieniu rynku, o odwróconej linii trendu tutaj, że rynek się zagalopował, za daleko poszedł, i że to pierwsze to jest tak zwane właśnie likwidacja longów, czyli uderzenie, ja to nazywam kreatur w garniturach, fundusze podążające za trendem. Czyli to, że oni zostają wyrzuceni ze swoich pozycji. Kreatury w garniturach sobie otwierają, bo mają jakiś powód, wykupienie rynku, struktura. Tutaj, jak sobie popatrzymy na przykład na tę strukturę, tą pięciofalową tutaj, niektórzy, którzy to widzą, to zobaczycie, że ta struktura potencjalnej trójki i piątki są prawie sobie równe, one są sobie równe. I tu powstała równość. To jest jeden z elementów, który kreatury widzą, i widząc tę strukturę, mówią: okej, no to mamy jakiś powód, i próbują uderzać, bo wiedzą, że ostatnie longi, ci, którzy już widząc ten trend wzrostowy, wchodzą, niektórzy na przykład budują pozycje, piramidują, to te stopy starają się, nie wiedząc, jak daleko ten trend pociągnie, stawiają bliskie stopy. Tu są stopy pod tym barem są stopy, tu są stopy, więc uderzenie w te stopy po to, żeby likwidować tę pozycję. Ale to jest tylko likwidacja pozycji, czyli to jest rozegranie przez kreatury rynku. Teraz pojawia się dalej kolejne istotne pytanie. A co dalej? Co dalej? Rynek wchodzi w trading range, i to jest taka natura właśnie z punktu widzenia Wyckoffa. I teraz pytanie, co w tym trading range? Pierwszym naturalnym elementem to jest
test, bo widzimy, że na tym barze pojawił się duży wolumen. Ale ten duży wolumen nie wynika ze sprzedaży, nie jest pod, tylko wynika z jednej strony, znaczy wynika ze sprzedaży właśnie, z likwidacji pozycji i z odkupowania pozycji przez kreatury, które mając świadomość tego, również zamykają pozycję, czyli ten wolumen pojawia się dwustronny i dzięki ewakuacji złapanych w lukę, ewakuacji funduszy, oni mogą zamykać pozycje i to się odbywa, i ten wolumen pojawia się duży. No i teraz powstaje pytanie, co dalej? Czy inni gracze obecni na rynku czy uznają, że to jest za drogo, czy to jest tylko wstrząśnięcie, czy w procesie uznają, ok, zaczęła się jakaś podaż i zaczynamy sprzedawać, czyli to, żeby to była dystrybucja, to tutaj się musi pojawić sprzedawanie i podaż. Tu się powinna pojawiać słabość, zmiana trendu, no i powinien się przede wszystkim pojawić sygnał słabości, którego na razie nie ma. Ale pierwsza rzecz, która się w tej chwili tutaj odbyła, tak minimalna rzecz, to jest tak, jak sobie popatrzymy na ten poprzedni ruch charakterystyczny. Tu tak samo mieliśmy likwidację pozycji długiej, po czym był taki ruch właśnie testujący i było to zejście. I w tym zejściu tu nie pojawił się sygnał słabości, tylko pojawił się nakład versus rezultat, czyli element reakumulacji, rynek powrócił do wzrostu, tu się pojawił popyt. Teraz pytanie jest, co się pojawi tu? Pytanie jest, jak długo ten proces będzie trwał? Znowuż cofam się do początku naszego, cofnę się chwilę, do naszego początku naszego dzisiejszego spotkania. Za plecami mamy sezonowość sprzyjającą spadkom, czyli znowuż kreatury mogą tutaj zacząć naciskać, inni widzący sezonowość mogą zacząć sprzedawać, ale ta podaż by musiała się tutaj pojawić. Sentyment na rynku, który jest, chciwość jest potężna. Jest ileś rzeczy, rozegranie do kolejnego wygasania opcji i kontraktów w marcu. To jest kolejny taki target dla takiego średnioterminowego kapitału do rozgrywki. Dobra, no to teraz, co tutaj wpływa na to i co my mamy tutaj z boku? O tej luce mówiliśmy sobie, czyli to wytłumaczyłem. Mamy kalendarz. W kalendarzu w zasadzie jutro mamy minuty z Fedu, ale to jest może mniej istotne. Chyba najistotniejszym punktem jutrzejszego dnia są wyniki NVIDII, zamykające nam okres wyników dużych spółek, na które rynek oczekuje i są oczekiwania dość dobre. Zaraz popatrzymy sobie na wykres NVIDII. Zresztą jak przed poprzednimi wynikami patrzyliśmy sobie, no to mówiłem, że też były spodziewane dobre, ale mówiłem, że ten wykres zacznie zaraz po wynikach spadać. Tak się stało. Tam się wytworzył trading range i pojawiła się podaż. Zobaczymy, co teraz, jak teraz rynek się przygotowuje. Dwa, jutro o 19, tutaj mamy o 19 też mamy przedstawiciela Fedu tutaj mówiącego. Ale jutro wydaje mi się, że rynek będzie czekał na NVIDIA i to może być taki właśnie w oczekiwaniu i próba takiego ostatniego strzału. No, w piątek mamy dane z bezrobocia. To oczywiście trzeba obserwować teraz w kontekście też stóp i w kontekście tego, co się dzieje z gospodarką. No i uważajmy na te rentowności, tak? Bo to w którymś momencie może być zapałka do karnista z benzyną. Także trzeba mieć świadomość tego, że w okolicach 19 nagle niespodziewanie nie będziecie wiedzieli, coś się może zacząć dziać na rynku. A to może wynikać z tej aukcji. Jeśli chodzi o wyniki dzisiaj, to mamy Walmart, tutaj Home Depot z tych większych, ale no, wszyscy w tej chwili czekają, czy rynek czeka na wyniki NVIDII. To jeszcze jedno, jeśli chodzi o słabość na rynku. Takim elementem, który pokazuje słabość, ale też o tym sobie troszeczkę wcześniej mówiliśmy, to jest szerokość rynku. Zobaczcie, co się dzieje, rynek dywerguje. Ja używam takiego wskaźnika opartego na formule kółka i krzyżyk, czyli które są spółki bycze, które nie. No widzimy, że rynek rośnie, ale widać, że coraz mniej tych spółek byczych jest. A kolejnym argumentem, takim jak sobie popatrzymy historycznie, to zobaczmy, do jakiego poziomu doszedł te spółki bycze, czyli tak jakby rynek znowu się wykupiony, to rynek przy szczytach dochodził do tych miejsc. I tutaj dywerguje cały czas, czyli rynek nie potwierdza, wąsko idzie do góry, czyli to wszystko ostrzega, czyli no ta potencjalna korekta wisi troszeczkę nad nami, a czy ona się spełni, no to przechodzimy do wykresu i zaczniemy sobie o tym mówić. To jeszcze jeden taki element, mieliśmy dość dużą sprzedaż w tak zwanym insider tradingu, jeśli któreś duże akcje, nie pamiętam które, ale to teraz tam właściciele
właściciele upłynili, że także to jest też taki element negatywny dla oceny rynku. Czyli w tej atmosferze przechodzimy sobie do wykresu i popatrzymy sobie, co się dzieje na wykresie. Czyli... Dobra. Okej, dobra. I tak, to może po kolei tego wykresu. To jest RTH. Zacznijmy jak zwykle od góry, czyli popatrzmy sobie na miesiącach. Na miesiącach widzimy, że cały czas każdy miesiąc jest hossa. Dołek w tej chwili lutego mamy tutaj, to są poziomy 4871, znacznie niżej. W lutym wsparcie to jest poziom, tutaj szczyt ze stycznia to jest poziom 4956 mniej więcej z punktu widzenia wykresu miesięcznego. Tutaj więcej nie będziemy, tak jest, możemy pomówić o strukturze właśnie chwileczkę jeszcze. Ja o tym już mówiłem też, o strukturze wzrostowej. To przed chwilą mówiłem o tej potencjalnej piątce na S&P. Jak sobie popatrzymy na S&P, mówiłem o tym układzie. 120, 216, to jest 203. No i pytanie, czy tutaj rynek dociągnie ten szczyt do tych 216, 16 punktów, czy nie, w takim układzie dosyć ładnym, symetrycznym. I z punktu widzenia tygodniowego układu, takim ładnym układem geometrycznym jest poziom 5219. To jest taki jeden do jednego double drive z punktu widzenia układu geometrycznego. Także w przyszłości może zaoperować. I co ciekawe, tutaj mamy jeszcze 19 tygodni, a tu jest 16 tygodni. No, czyli równość czasowa tutaj jest takim elementem też przyciągającym kreatury. Warto o tym pamiętać. Dobra, wracamy do naszego miesięcznego wykresu. Dobra, przejdziemy na wykres tygodniowy. Troszeczkę tutaj zaburzę sobie. Wrócimy. Szybko przy Was wyrzucę rzeczy, które są tutaj na tym wykresie nam niepotrzebne. Na tygodniach generalnie jesteśmy w trading range'u, możemy sobie tak założyć, że jesteśmy w takim szerokim trading range'u, który oznaczyłem strzałkami góra-dół, czyli to jest ten Barnum, definiuje obszar ruchu, tygodniowy trading range. Czyli mniej więcej 4960. Tu mam wcześniej to wsparcie high stycznia, ale jesteśmy w tym trading range, czyli to jest nasz poziom, bo tu mamy raz, dwa, jesteśmy trzeci tydzień na 2 tygodnie konsolidacji. Mamy 2 tygodnie konsolidacji, taki mamy trading, który nam się tygodniowy buduje. I na co warto zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę właśnie też, dlaczego kreatury reagowały tutaj z tym spadkiem. Zobaczcie na wolumen tego bara i tego bara. Po prostu zaczęło brakować prądu. Zaczęło brakować wolumenu, malejący wolumen. To jest element słabości w tym wzroście. Dlatego między innymi powód do tego, żeby kreatury się pojawiły. Czyli mamy istotne poziomy z punktu widzenia tygodniowego i potencjalnego dalszego rozwoju. Wracamy do wykresu dziennego. Schodzimy coraz niżej. To było wsparcie. Tutaj mieliśmy poprzedni trading range. Trading range, który też się różnił od tego. Są niuanse różniące go i to też jest czerwona kartka, żółta kartka dla rynku, bo tutaj nie było reakumulacji. Ale z punktu widzenia struktury, to jest LPS i to widzieliśmy w zeszłym tygodniu, jak rynek spadliśmy tutaj w te okolice, to mówiłem o tym poziomie wsparcia. Dość dobre miejsce do reakcji. I o ile ten cały wzrost, biorąc pod uwagę, że tu nie było reakumulacji, to z punktu widzenia Wyckoffa, to może być PSY, czyli pierwsza podaż taka. Pierwsza podaż, a to
Wolumen to cały czas maleje. Ten malejący wolumen to jest czymś takim, co się nie zgadza z buying climax. W buying climax to wolumen skacze na szczycie i pojawia się duży wolumen, euforia, wszyscy chcą kupić, babcia też, wszyscy kupili, ale ktoś sprzedaje. A tutaj ten wolumen maleje. To jest taki element słabości. Czyli rynek, ale sama trajektoria, sam wzrost taki, no, tworzy taką formę buying climax. Ta wszystkie, taka cała nomenklatura i to wszystko, co w tej chwili, no, czy tą wiedzę, którą czerpiemy z Wyckoffa, nie można jej traktować taką zero-jedynkową. To wszystko jest pewna opowieść rynku i trzeba, ja tak zostałem nauczony na szczęście i tak to staram się przekazać. Przez pewną opowieść. Rynek opowiada nam swoją historię, opowiada, co robi. Ja to, o tyle dla mnie to jest łatwiejsze niż opieranie się na setupach zero-jedynkowych i taki pomysł na strzelca wyborowego, który czeka na setup tylko na rynku i żeby strzelić i że to jest to miejsce. No to jest, to ja biorąc pod uwagę swoją historię i to, że byłem zarządzającym i czasami na rynku musiałem ulokować dość duże pieniądze, albo je sprzedać, albo kupić na rynku, no to wiadomo, że rynek dokładnie, niczego dokładnie na rynku nie można robić, bo jak ktoś robi dokładnie, to nic nie zrobi. Wtedy wszyscy wszystko widzą i wszyscy wiedzą, co jest grane. Także jeżeli coś ma działać punktowo w tej chwili na rynku, no to tak się nie da. Tak się nie da. Jak wchodzą duzi gracze na rynek, to jak ja to przyrównuję do słonia w składzie porcelany. To wszystko lata i pęka i wtedy rynek się kupy nie trzyma. Bo trzeba do takiego stanu doprowadzić, trzeba doprowadzić do stanu zmienności, żeby można było duże pieniądze na rynku ulokować lub zdjąć. Czyli to jest taki. To jest kwestia doświadczenia też i świadomości tego, tak? No, ludzie, którzy no, nigdy nie zetknęli się z tego typu pracą, no, będą mieli zapewne inne zdanie, inne rzeczy będą opowiadali. No, na rynku zawsze zadać sobie takie pytanie. Zawsze zadać sobie takie pytanie i jak myślicie o drugiej stronie, myślicie o wykresie, myślicie o tym, co się dzieje na rynku, to zadajcie sobie pytanie, co, jeżeli, bo to jest pytanie, czy wy chcecie być po stronie i chcecie grać z tym dużym graczem, czy chcecie grać z gościami przestawiającymi butelki na wykresie, bo ci przestawiający na butelki to grają bardzo dokładnie, na bardzo dokładne setupy, układy, czy a duzi gracze no, nie mogą grać, bo oni się tam po prostu nie zmieszczą. To jest sytuacja taka, kiedyś Eric Deluwa, miał Gilmura, ja właśnie przygotowałem się do rozegrania sesji, mówię, o tutaj taki ładny setup, pamiętam jeden z tak mówisz, o tutaj wszystko gra, wszystko, jeden do jednego, wzniesienie 50, tutaj double drive korekta, tu ABC, tutaj się wszystko zgadza, no on tak podszedł, patrzył i mówi, no pięknie, pięknie, tylko odpowiedz mi na jedno pytanie, a kto ci tam sprzeda? No to ja się zawahałem, no tak, chcesz tam kupić? Wszyscy tam chcą kupić, a ja muszę kupić przynajmniej 10 tysięcy kontraktów intraday, żeby w ogóle to miało ręce i nogi. A kto mi to tam sprzeda? No właśnie. Zawsze zadajcie sobie to pytanie. Jak wykres dobrze wygląda, wszystko jest poukładane i wszystko chodzi, to o co w tym wszystkim chodzi? Jak rynek jest poukładany i wszystkie korekty jeden do jednego, wszystkie układy, zniesienia, wszystko na rynku pięknie chodzi, to znaczy się, że ci duzi chcą, żebyście tak uważali, żebyście tam kupowali. A w pewnym momencie jest to dobre miejsce do tego, żeby absorbować pop, czyli jest coś takiego jak absorpcja jednej czy drugiej strony. Rynek po prostu no gdzieś na rynku, ci, którzy przychodzą na rynek, jedni chcą kupić, drudzy chcą sprzedać i to są dwie strony idące w różnym kierunku. Dobra, sesja nam się zaczyna. Ja troszeczkę. Dobra, to mieliśmy wykres dzienny. Szybciutko przeskoczymy sobie. To może na razie szybko do wykresu. Zobaczymy, gdzie nam się rynek otwiera przede wszystkim. No znowuż się zagadałem, a walizki latają. Rynek nam się otwiera luką.
Tak, mamy otwarcie w tej chwili. To jest nasza luka. Ja ją zaznaczę. Luka. To jest poprzedni dołek. To jest zamknięcie, czyli to jest potencjalna luka. Jaka jest różnica teraz w tej luce? Ta luka nie jest taka duża, ale różnica między luką, poprzednią a tą jest taka, że tutaj może być luka odcinająca z punktu widzenia samego układu wykresu, bo tutaj jakąś dystrybucję, znaczy, jeszcze nie można nazwać tego dystrybucją, ale jest trading range, w którym może się rozpocząć, pojawić się sygnał słabości. Wydaje mi się, że on do jutra nie powinno się nic takiego wydarzyć, bo rynek powinien czekać na wyniki NVIDII i tutaj się nic takiego nie powinno w tej chwili wydarzyć, tak, z otoczenia. No ale rynek wie swoje i robi swoje. Dziękuję za świeczki. Świeczkę włączyłem po to, żeby widzieć, gdzie jest tylko w tej chwili, gdzie rynek się otworzył, żeby widzieć tę lukę. Ale wrócę już sobie w tej chwili do. Preferuję słupki. Dobra. To jest RTH. Widzimy, gdzie jesteśmy. W handlu elektronicznym. Ja wrócę do wykresu 4-godzinowego szybko, żebyśmy sobie uświadomili, gdzie jesteśmy. Bo teraz tak, na 4 godzinach, jak sobie popatrzymy, to było to nasze pierwsze zajście, które mieliśmy do LPS-a. Tu ewidentnie pojawił się wolumen stopujący. Tu mamy podejście. Mamy test. Był blok test. Niższy rynek nie dał rady poszczepić tego szczytu. I to jest też ciekawe, bo rynek wykazał się słabością. Tu jest week, słabe podejście. Tu się pojawił trading range, taki mniejszy. Tu był popyt. Ten popyt jest tutaj wybity i tu mamy w tej chwili rękę bijącą na wykresie 4-godzinowym. Ona nie jest dużym wolumenem, ale to jest w tej chwili, tu mamy strukturę spadkową. Szybko przechodzę na wykres godzinowy. Tu widzimy ten trading range. To są interesujące mnie strefy, potencjalny test dołków. No i w tej chwili na wykresie godzinowym no struktura jest, trend jest spadkowy. Dość jasno. Szybko na 15 minut. I tutaj jest taka strategia, którą bym się pokusił rozegrania w tej chwili. Ja bym to zrobił w tej chwili szybciutko, czyli spróbujmy zagrać, a za chwilę potem powiem wam o co. Znaczy, to są dwie opcje, tak? Troszeczkę się spóźniłem, ale spróbujmy. Dobra. Spróbujmy tu otworzyć pozycję w tej chwili. To jest strategia Open Range'a. Może za chwilę, chwileczkę popatrzmy sobie, co tutaj się dzieje. Zadałem troszkę nieuważnie, ale to jest. Według tej strategii powinienem wchodzić tutaj właśnie, lekko poniżej 5000. No właśnie. To jest. To jest agresywne, znaczy widać, że luka nie jest zamykana. Tak? Z czego to wynika? Rynek nam się otwiera luką. I teraz ta luka statystycznie to jest ponad 2/3, na pewno około 70% mamy prawdopodobieństwo, jest dość duże, że takie małe, bo to jest luka, tylko nam się rynek tutaj, weźmy świeczki sobie. No to 10, 14, 13 punktowa, ale to jednak próbował ją zamykać. Mam otwarcie, czyli luka była stąd.
Brygada to nie jest to robota wtedy, ale się obara mniej więcej tego lasu. Tak. Tu by trzeba było jeszcze setla zaznaczyć. Ale to jest połowa. Rynek doszedł do połowy luki, czyli po otwarciu zrobił połowę luki. Czyli to jest takie miejsce, no, w którym może pojawić się już reakcja, tak? Rynek jej nie domknął. To niedomknięcie luki jest elementem słabości. Jest elementem słabości. Nie to, co chciałem, skasowałem. Lukę to sobie wróćmy. Z luką wróćmy. To jest 50% naszej luki. Rynek doszedł do luki. No niestety rynek nam tutaj odjechał. I w takiej sytuacji, kiedy rynek nie domyka luki, a jesteśmy. Zobacz, tydzień temu na tego typu zagrania agresywne przejścia otwarcia, to jest przejście otwarcie, czyli graj poniżej open do dołu. Bym się nie zdecydował, dlatego że to było otwarcie luką w postaci likwidacji pozycji długich. A tutaj się pojawia prawdopodobieństwo sygnału słabości. Na tym etapie prawdopodobieństwo, ale potencjalne miejsce może skutkować bardzo dobrym RR-em, dlatego to jest no, zagranie do podjęcia. Do podjęcia. Przejście open, sama strategia open range'a w tym układzie 5-minutowego open range'a. To też o nim można było kiedyś porozmawiać, ale nie porozmawiam. Jest do rozegrania. Dobra. Rynek nam troszeczkę uciekł, ale popatrzmy, co tutaj się. Chwilę popatrzmy, poczekajmy. Jak nie to, to czy uda nam się gdzieś złapać? Bo w tej chwili po tym barze jednominutowym tu się pojawił wolumen stopujący. To jest jedno. Zaraz, co tu się dzieje? Dobrze. Dobrze. Czy na 15 minutach nam się rysuje effort? Ciężko powiedzieć, ale patrząc na strukturę, bo wolumen musi się pojawić. Zawsze ten wolumen na 15 minutach jest duży. Zwykle największy na sesji poza ostatnimi 15 minutami. Ale jest to ręka bijąca. Czyli patrząc na strukturę, tu mieliśmy przed sesją, podchodząc do sesji, tu mieliśmy nasz trading range. Jak sobie wykasujemy ten wolumen, to zobaczymy, że największe wolumeny, które mieliśmy, to jest podaż. Tu na opartego, tu było miejsce ciekawe do zagrania, ten uptrust przy schodzeniu, ale to jest w czasie sesji, to jest po otwarciu Londynu. Potem rynek schodzi coraz niżej, tutaj mamy trading range i tutaj mamy, jeżeli mamy bar popytowy, to w tym miejscu jest spring, a tu jest podaż przełamuje spring i to jest sell. To jest sell w tym miejscu. W tym miejscu, no tylko ja tutaj siedzę, tylko spóźniony po prostu. Przegadałem na większych interwałach, jeszcze zostaliśmy w tym czasie, ale to jest potencjalny sell. Mam całą strukturę spadkową i tu jest sell. A teraz trzeba będzie poczekać na coś innego. Tutaj rynek może być typu odpalił i może być go po prostu. No, dobra.
Na pewno mamy rękę bijącą po tej stronie. Czyli teraz tylko to już jest struktura spadkowa. Pytanie, czy rynek złapie teraz w którymś momencie wsparcie i wygeneruje nam jakieś podejście do tego. Jest szansa na wolumen stopujący. Tutaj na tym minutowym wykresie pojawił nam się wolumen stopujący, tylko jaką on ma wartość wolumenu? Zobaczmy. 12 900. To nie jest, to jest dość duży wolumen. O 10 000, czyli tutaj, tu się pojawiła dosyć duża polaryzacja. 13 tysięcy wolumenu na jednominutowym wykresie to jest dość dużo. Czyli to jest wolumen stopujący. Rynek będzie próbował tutaj tego poziomu grać. Teraz czym się różni sesja normalna? Na normalnej sesji to tu powinien się pojawić wzrost. I teraz pytanie, no przynajmniej do tych poziomów, właśnie do testu tej podaży. Tylko czy rynek nie. Sobie. Zobaczmy. Rynek czyli tak, pierwszym poziomem taki testu, jeżeli uda się stąd wyjść, to jest ten poziom, albo zamykanie luki. I wtedy spójrzcie po płynność też, bo tutaj tu w tej chwili ludzie myślący o krótkim, tu się coś zaczęło dziać negatywnego. To w tej chwili tu są stop lossy. Czyli ci, którzy tutaj próbowali wchodzić, wchodzą, to mają stop lossy. Tu jest płynność. Czyli jeżeli market makerzy, no już teraz mówię o rozgrywce market makerów, tych, którzy by chcieli wsiąść, zająć pozycję, to dla nich zastopowanie tutaj, jeżeli mi się uda, to mogą pociągnąć do tego miejsca, żeby wybić granie na krótko ludziom z głowy, a dopiero potem może się pojawić krótka. Tylko w takich sytuacjach te 12-13 tysięcy to jest sytuacja, jak się pojawi, jeżeli tu się pojawili więksi gracze, którzy sprzedają w tej chwili, za chwilę zobaczymy, że 15-18 tysięcy nam nakryje ten bar, czyli pojawi się większa sprzedaż. Jeżeli nie, to market makerzy robią swoje. Jeszcze popatrzę, gdzie my jesteśmy, tylko sobie tutaj dokładnie. No my w tej chwili nastanęliśmy ten dołek akurat, to jest punkt kontrolny, wolumenowy z poprzedniej sesji. Nie, ja znam to, jak to pokazać, ale to jest, jest to wsparcie. Czyli tu się pojawili, to są market makerzy, przestawiacze butelek, którzy się pojawili w tym miejscu. Teraz pytanie, czy tu się pojawią więksi sprzedawcy, bo teraz oni to wykorzystają. Tutaj będzie próba pchnięcia ceny do góry prawdopodobnie, tylko pytanie, czy będzie będzie udana, tak? Bo jak są duzi gracze, którzy zaczęli sprzedawać, to oni będą ich wykorzystywali do karmienia tutaj przy większym wolumenie. Jeżeli to jest normalna sesja i dzisiaj nie ma większych graczy, którzy chcą sprzedawać, i rynek będzie czekał do wyników NVIDII, to tu za chwilę pojawi nam się taki bar mocno wzrostowy na wzrastającym wolumenie i wtedy zobaczymy, co się z tym stanie, ale to wtedy to miejsce nie do końca może mieć. Znaczy, ono na skalpa mogłoby by zadziałać, ale rynek może celować w płynność, czyli w te rejony. Albo zamykanie, wręcz zamykanie luki. Ale długiej grać się tutaj nie podejmę. Długiej nie, niech rynek to robi beze mnie, dlatego że te 12-13 tysięcy to jest dość dużo. Na poziomie 10 zwykle wystarcza, żeby odwracać rynek i boję się, że tutaj to za chwilę zostanie nakryte, że duży gracz może się pojawić. Za chwilę zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Ja jeszcze tylko sprawdzę, jak 15. Ale to muszę. Zobaczymy sobie, jak jest dużo wolumenu na 15 tysiącach, na 15 minutach. Ale to u siebie mam to ustawione, muszę to szybko. Ja sobie.
No ja w tej chwili sprawdzę. Niech się zaupdate'uje tutaj. Dobra. I sprawdzam ten wolumen. My mamy dzisiaj 120 tysięcy na 15-minutowym barze. Średnia z 10 sesji to jest 78,9. To jest dużo. To jest dużo. To jest to, czego powiedziałem, że te 12-13 to jest za dużo z punktu widzenia. Tutaj market makerzy niestety. No, gdyby to była normalna sesja, bez dużych graczy, czyli bez takiej, to tu się powinien zacząć bronić i pójść w tym kierunku. No i teraz jest problem, tak? Bo to jest. Czekamy na następną reakcję, na następny poziom wynikający, na następne wsparcie. To jest poziom tego denka, czyli 4981, te okolice. Ten poziom to jest punkt kontrolny wolumenu z poprzedniej wzrostowej sesji, tutaj z lewej strony. To jest typowy punkt dla przestawiaczy butelek, którym się pojawiają. I szanse, jeżeli to jest, właśnie, to jest kwestia oceny środowiska i rynku, tak? To zależy, czy rynka jest zamykana, czy nie jest zamykana. Ale ten dosyć duży wolumen, prawdopodobieństwo tego, że oni podniosą cenę do tych poziomów, jest relatywnie duże statystycznie, ale nie w sytuacji wtedy, kiedy ktoś ich przełamuje. No, tu no widać, że oni się w tej chwili próbują bronić, bo tutaj też pojawia się powód, żeby wyjść z tych pozycji. I teraz pytanie, czy duży odpuści. A to, że ten duży w tej chwili jest, to jeszcze raz, ja tą informację czerpię sobie stąd. Czy widzę, że 120 tysięcy. Że ktoś dzisiaj się pojawił z większych graczy, po prostu porównuje ten bar sprzedaży. Widzę, że to jest 120 tysięcy w ciągu 15 minut versus średnia 79. To nie jest taka normalna sesja jak ostatnie 10 sesji średniej. Czyli, że ktoś pojawił się i zaczął sprzedawać. Pytanie, jak on będzie sprzedawał? Znowuż ten sposób. To, że tutaj się pojawili przestawiacze butelek, to oni w tej chwili mają problem, bo oni mają pozycję i będą chcieli z nich wyjść. Ale on ich postraszył, tak? To znaczy, że oni normalnie, to takim targetem dla nich jest pójście po stop lossy w te rejony. A teraz pytanie, no, będą chcieli po prostu z tego wyjść i rynek się robi bardziej, będzie się robił bardziej nerwowy. Dobra, czytam Wasze pytania. Czy to jest effort? Tak, to jest w tej chwili effort. Tak, pytanie o podejście. Tutaj będziemy czekać, w tej chwili trzeba poczekać, no, jak oni to rozegrają. Widać, że tutaj jest próba wolumenu stopującego, sprzedający odpuścił. Dobrze. Z mojego doświadczenia, tak, sesja sesji jest nierówna w zależności od otoczenia. Po prostu, gdyby ten wolumen nie był tak duży i nie był duży sprzedający, to śmiało to jest z miarę kontrolowanymi stopami można byłoby zagrać coś counter trend. Ale teraz powstaje pytanie, tak, widać, że rynek, że sprzedawca wykorzystał przestawiaczy butelek do tego, żeby im wrzucić trochę towaru. Widać, że wykorzystał, nacisnął. On może odpuścić, bo rynek, oni teraz mają problem, będą chcieli z tego wyjść, będą chcieli podciągnąć ceny. Tylko problem polega na tym, że oni, nie wiadomo w którym, że normalny target, pierwszy target to jest te rejony, drugi target to jest pójście po płynne tutaj. Że widząc, że gość, że gramy, to jest ta partia szachów, z którym gramy, że trzeba mieć świadomość, że jest gość, który może tu się zachowywać niestandardowo, czyli rynek, ci goście będą chcieli wyprowadzić, znowu, jeżeli będą chcieli za mocno wyprowadzić, będą chcieli kupować, to oni też nie wiedzą, jak on jest duży i w którym momencie uderzy. To równie dobrze może być gość, który przyszedł, zrobił coś na początku i w dalszej części go nie będzie, ale oni go muszą posprawdzać. A z punktu widzenia mojego rozegrania, to jest takie ryzyko, że ja będę próbował kupić, a w każdej chwili on się może pojawić z kolejną lagą.
Ryzyko sesji dzisiaj rośnie. Ze względu na obecność potencjalną, obecność większego sprzedawcy dzisiaj. Także długie, jakikolwiek taki, bo z punktu widzenia scalpingu, scalping, krótkoterminowe zagranie, to jest poszukanie zagrania właśnie w kierunku tej wrzucenia płynności do góry. Dzisiaj to odpada dla mnie. No i teraz kwestia czekania na retest tych jakichś poziomów, jeżeli coś by się tutaj pojawiło. Czyli na przykład tutaj nakład versus rezultat, tu pójście tutaj po stopy, po uptrust, to są miejsca, których bym szukał do zagrania. Tym takim zagraniem pierwszym istotnym, to mam nadzieję, że to wytłumaczyłem, to było zagranie, jeszcze raz wrócę tutaj do wykresu. Po reteście 50% luki przejście open, przejście otwarcia, wsparcia, zresztą to wsparcie 5000 okrągło też wynika tam z wcześniejszych poziomów, a sam fakt złamania, otworzenia się luką poza wczorajszym zakresem, no to jest element słabości. I tu się pojawia wolne stopujące. To zagranie u mnie miało miejsce tylko dotąd, w tej chwili, czyli do tego wolumenu stopującego. Bo tutaj pojawili się sprzedający, i potem no już czekam na informacje, te, które sprawdziłem z wykresu 15-minutowego, czyli duży gracz, i tak dalej, żeby mieć pojęcie o tym, z kim gram na dzisiejszej sesji. Kto jest obecny. I z tamtego wykresu 15-minutowego, te 120 tysięcy, to jest dla mnie żółta kartka, że trzeba być ostrożnym. I tutaj, znaczy tak, powstaje pytanie, tak? Gonić, próbować zagrywać sesję. Każdy taki uptrust, na przykład tutaj, można byłoby szukać zagrania, ale to jest troszeczkę na siłę, tak? Bo to jesteśmy w sytuacji tej podaży sprzedającego w tej chwili nie widać. A ten gość, który tutaj kupił, tu stopuje, będzie próbował wyprowadzić ceny. Czyli tych dwóch gości się naparza. Jeżeli temu się uda w pewnym momencie wyprowadzić ceny i będą po jednej stronie grali do dołu, to łatwiej będzie też zagrać. To jest ryzykowne, mówię, taki znowuż na skalpa, tak? To jest takie. Raz, że to, że jutro jest niewidzialny, jak powinien czekać, to też jest taka kulka trochę przeciwna temu, żeby nagle tutaj była panika. Tu jest próba ewidentna stopowania, czyli próba jakiejś konsolidacji, wejścia w konsolidację. A generalnie jesteśmy w okolicy wsparcia. Patrzmy sobie to na większym interwale. To jest kolejne nasze wsparcie. Stąd startował ten popyt. Tutaj to widać, tak? Ten 4-godzinowy bar. Start, popyt, tu jest nasz popyt. Czyli ten test. Widzimy, że jesteśmy w trakcie trading range'u. Generalnie z punktu widzenia tej struktury to większe prawdopodobieństwo, biorąc pod uwagę to, że jest niewidzialne, że my tutaj będziemy się w tym trading range'u przemieszczali troszeczkę, czyli będziemy się bawili wewnątrz tego trading range'u. No, właśnie między innymi jutro też minuty slajdu i Nvidia o tym świadczą. Także dopiero wybicie tego poziomu, no to jest
To jest kolejny target, wybicie tego poziomu, test tego poziomu. To jest szukanie rozegrania poza tym trading range'em, czyli do niższych poziomów. No widzimy, gość ma kłopot tutaj, tak? Tu to market makerzy tu zostali, testują, próbują, ale widać, że tutaj podaż jest coraz większa. Znaczy jest podaż, tak? Jest podaż. Następnym miejscem ten poziom. Teraz. To jest uptrust. Uptrust w trendzie spadkowym. I on mógłby być łapany, ale to jest kiepskiej jakości trade. Kiepską jakość, szczególnie dlatego, że tutaj jest relatywnie duży wolumen. Te 12-13 tysięcy wolumenu to tutaj jest dużo. Po zejściu. Ci powinni się bronić, także tutaj. Nie rozgrywałbym tego. Proszę sobie popatrzeć, co my tutaj mamy jeszcze. Tutaj XTP VWAP z lutego miesięczny. VWAP to dobry pomysł. Zresztą statystyki ostatnio czytane, tak, granie po stronie VWAP-u to jest dobra praktyka. To na którymś z webinarów też tłumaczyłem, dlaczego VWAP jest najlepszą średnią dla mnie. Znaczy, generalnie ma znaczenie, ale na takie miesięczne VWAP-y ja szczerze mówiąc nie patrzę. Nie. Znaczy na pewno część graczy, znaczy przestawiacze buczelek z profilu na to patrzą. Dla mnie on troszeczkę traci znaczenie. Bardziej już, jeżeli to punkt kontrolny albo wolumenowy punkt kontrolny z tygodniowy. Co dla mnie jest takimi istotniejszymi punktami. Są bliżej. No tak. Miesięczne to już za daleko. Aczkolwiek, znowuż, bo to też kolejny element świadomości. Do takiego biłapu miesięcznego czy tygodniowego, o ile ja grałem, tak, z mojego punktu widzenia, jak ja zarządzałem funduszem i dawałem zlecenia DDM-y do dyspozycji maklera do realizacji, no to maklerzy to bo dostawali na jeden dzień. Ja nie dawałem zleceń z takich, że a kup mi przez tydzień albo zrób mi coś przez. Nie miałem takiej potrzeby. Czyli to były też różnym brokerom się dawało. Znowu z punktu widzenia zarządzającego jest tak, że. Po co jeden broker ma wiedzieć, że ja kupuję tak dużo, albo raz się jednemu daje zlecenie, raz drugiemu, żeby nie wiedział, żeby nie wiedzieli na rynku, co ja robię generalnie. I dlatego no to się realizowało w oparciu o VWAP dzienny. Czy ja mam wytłumaczyć kwestię VWAP-u dziennego i zależności VWAP-u od czystych decyzji zarządzających? Czy macie tę świadomość? Ale tak, dodam dla uwagi, poprosimy wytłumaczyć mnie, nie, czyli widzę, że są zdania podzielone. Dobra, no to i tak tutaj będę sobie patrzył i będę gadał. Tak, jeżeli. Załóżmy sobie tak, z mojego punktu widzenia, ja zarządzający funduszem, oczywiście jak kupuję akcje, na przykład widzę, że wolumen akcji jest 50 tysięcy akcji średnio na ostatnich dniach. A ja tak sobie myślę, że jak sobie kupię 20 tysięcy, to sobie kupię jedną
Chcę generalnie kupić, no, powiedzmy 400 tysięcy danego waloru, żeby to miało jakieś ręce i nogi w portfelu. No ale wiem, że kupienie więcej niż 20 tysięcy przy wolumenie średnim 50, no to jest, będzie trochę przesadą. To jest wszystko, co mogę zrobić. W związku z tym nie siedzę cały dzień i nie kupuję, nie stawiam tam po 439, 221, 28 akcji. Nie kupuję tego przez cały dzień, tylko daję maklerowi w biurze maklerskim zlecenie takie: kup mi 20 tysięcy przez cały dzień. Oczywiście makler zaczyna, w biurze zaczynają kombinować w ten sposób, a to ja zadzwonię do swoich klientów i popytam, kto chce sprzedać, żeby to zmeczować i żeby wziąć prowizję z dwóch stron. No ale ja mówię, okej, dobra, realizuję to na rynku na przykład, tak? Mówimy o realizacji na rynku. No teraz on stara się to kupić. Za moich czasów to nawet view-upu nie było na wykresie, ale w jaki sposób on stara się to kupić? On stara się to kupić po średniej wolumenowej, czyli jeżeli ten walor, którego on mi kupuje, ma kupić te 20 tysięcy, na koniec dnia, powiedzmy, cena była 20, on mi kupił za średnią ceną 20 zł za akcję, zamyka się 21, to ja już na całym portfelu jestem 5% do przodu, czyli mój fundusz zarabia i jestem z tego zadowolony. Jeżeli on kupi mi po 20, a cena się zamknie po tam 19,50 czy 19, to jestem niezadowolony i w związku z tym nie będę pewnie o drugi raz ode mnie zlecenia nie dostanie na realizację tego DDM-a. W związku z tym on się stara to kupować bezpiecznie, czyli stara się kupować po VWAP-ie, czyli po średniej wolumenowej, czyli w okolicach właśnie średniej wolumenowej, co jest bezpieczne, bo to jest takie fair value tego, co rynek robił. W związku z tym jest to określenie pewnej siły, czyli od tego VWAP-u. Jeżeli rynek dochodzi do VWAP-u, to i się odbija, to widać, że tam są zlecenia. Spróbujmy sobie to. O, znaczy to jest akurat tutaj VWAP mam naniesiony, tak? To jest sesyjny, jak sobie weźmiemy na 5 minut. Koło VWAP-u, przecięcie VWAP-u, no i teraz test VWAP-u powiedzmy. Znowuż, no, ważne jak się. Widać, że granie jest do dołu, bo po stronie VWAP-u. Ale teraz mówimy o mnie, o funduszu tutaj, który ja dawałem te zlecenia na jeden dzień, czyli gość się pilnował VWAP-u jednodniowego. Ale wyobraźmy sobie realokację kwartalną u dużych zarządzających. Zresztą to z moim kuzynem, który jest jednym z największych funduszy brytyjskich. Kiedyś o tym gadałem. I no, oni jak robią realokację kwartalną, to mnie natknęło. Też nawet, szczerze mówiąc, nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale oni potrafią robić taką realokację, czyli oni o 0,5% zmniejszają portfel tam komuś w złocie, czy tam w czymś, czy tam zmniejszają generalnie portfele klientów zmieniają, robią realokację portfelową. No, ja go zapytałem, a ile czasu to u was trwa? I no kiedyś tak gadaliśmy, on mówi, no mieliśmy kiedyś 300 gościu na despół, którzy to robiło, no teraz to jest ich z pięciu, reszta to robią komputery tam, czyli maszyny robią. No to wszystko, no to tak samo, jak to realizować? No to przy VWAP-ie znowuż starają, jest to jedna z metod do realizacji i przy tym VWAP-ie wtedy może być na przykład tygodniowym czy większym. W związku z tym one też jak najbardziej mogą mieć znaczenie i na pewno ma to większe znaczenie niż każda średnia, jaką sobie wymyślimy. Także warto patrzeć na tego VWAP-a. Teraz nawet widziałem takie opracowanie statystyczne, że granie po właściwej stronie VWAP-u daje przewagę statystyczną, tylko muszę gdzieś go odszukać, może na poprzednie, na poprzednie. To a propos rynku S&P 500, taką analizę. Na pewno to daje to przewagę, także warto mieć VWAP-a i warto na przykład setupy, układy, które się rozgrywa, no to zwracać uwagę na pozycję względem VWAP-a. Ale ja szczerze mówiąc nie patrzę na te miesięczne, tygodniowe VWAP-y raczej nie patrzę. No i co, po tym uderzeniu, czyli po tym dużym barze 15-minutowym momentum wygasło i znowuż to, co mówiłem, to co ja widzę. Widzę tutaj market makerów, widzę tych, którzy przedstawiasz butelek, którzy tu weszli, mają w tej chwili kłopot, tak? Market makerzy, ich zadaniem jest podnieść ceny, żeby wyjść z tych pozycji.
będą chcieli. I teraz pytanie, gdzie, tak? Także granie znowu przeciwko nim, dużego gracza. Widzimy tu presję, ale ta presja nie jest. Znaczy, gdyby duży gracz w tej chwili chciał sprzedawać mocno, to byśmy zobaczyli znowuż tutaj coś takiego na takim wolumenie. Tu jest znowuż sprzedawał, ale jest kupujący, broniący. Tu się broni ten gość, tylko też broni się. Odpuszcza ceny. Bo teraz jest pytanie, bo być może na przykład sprzedaż jest przy wyższych cenach. Dlatego odbywa się testowanie. Rysuje nam się w tej chwili trading range potencjalny. Trzeba poczekać na jakiś układ. Z punktu widzenia wykresu mnie interesują słaby punkt. To jest mniej więcej połowa tego bara, to jest z tych rejonów. Albo pójście po stop lossy i uptrust w tych rejonach na shorta. Ręka bijąca jest po tej stronie. Chyba, że optyka się zmieni i tu się pojawi ręka bijąca z tej strony, czyli pojawi się popyt nagle jakimś się pojawi. No, ale na razie go nie widzę. A teraz na siłę znowuż. No jeszcze popatrzmy, co tutaj. Do tych większych interwałów sobie wróćmy, to co przerwałem. Jesteśmy w tym trading range'u. To jest trading range tygodniowy. I teraz tak. Co warto jeszcze, patrząc na taki trading range, na co warto zwrócić uwagę? A, tutaj troszeczkę jest dużo, ale zobaczymy. A to wyrzucę wszystkie. Zostawmy tylko połowę. Jak popatrzymy na ten trading range, to tutaj mamy połowę tego trading range'u. Teraz nawet z punktu widzenia zarządzającego, powiedzmy, patrzącego na ryzyko. Jeżeli zarządzający widzą tę strukturę wzrostową, widzisz, że my jesteśmy w tej strukturze wzrostowej cały czas. To jest trend, struktura wzrostowa. Jeżeli w tej strukturze Jeżeli ktoś zakłada, powiedzmy, ten gość grający z trendem, zakłada, że to jest jego szczyt, wyższy dołek i on chce mieć wyższy dołek, tutaj gra w tę stronę na kontynuację, to on powinien wchodzić w tej strefie poniżej 50%. Dlatego, że stopa postawi tu, a jak wchodzi poniżej 50%, to RR jego jest korzystny. Czym niżej, jeżeli wchodzi tu, powiedzmy, na tym szczycie bara miesięcznego, który widać, że jest wsparciem, to jest połowa tego bara mniej więcej, jest to fajne miejsce, no to on, podejmując taki statystyczny krok, wie, że to jest jego ryzyko, a target jest tu. Czyli ma odpowiednio dużego RR-a. Przy takim założeniu. Czyli jest to dla niego czym bliżej, tym bardziej jest adekwatne, a gra zgodnie ze strukturą. Czyli znowuż tu, wyobraźcie sobie, tu się mogą pojawić jakiś popyt i jakieś wolumeny dla tych, którzy chcą czysto statystycznie do tego układu wejść. A z drugiej strony, rozgrywając rynek do góry, znajdą sobie tutaj wolumen tych, którzy będą chcieli kupić, a oni będą mogli sprzedać, jeżeli uważają dlaczegoś, że rynek będzie spadał. Dopiero po przełamaniu tutaj tych rejonów pojawi się duży wolumen, bo ci się będą ewakuowali.
Ci, którzy ich rozgrywają, pytanie, czy będą zamykali pozycję i będzie sprint, próba sprint, czy, jeżeli są silni, czy będą dokładali i rynek po sygnale słabości po prostu zmieni trend. Na razie ten trend, ta struktura jest wzrostowa. Z punktu widzenia tego wykresu czterogodzinowego mamy szczyt, dołek. Nie możemy powiedzieć, że mamy niższy szczyt. Dopiero ten niższy szczyt będziemy mieli wtedy, kiedy będziemy mieli, pojawi nam się ta struktura, zmieni się nam tutaj na spadkową, pojawi się niższy dołek. I tu mamy bar popytowy w tym miejscu. Ale już widać, że ten bar popytowy jest złamany. Czyli tu jest podaż, pochłonęła popyt. Teraz tu się pojawia nasz obszar zainteresowań. Opór, wsparcie. Wykres godzinowy. To jest nasze potencjalne wsparcie. I tu mamy opór. Ten opór to jest wczorajszy szczyt, to jest uptrust, tu jest płynność. Tak? Teraz cwane gapy to jest tak jak tutaj, pójście po płynność. Rynek w tej chwili jest w strukturze spadkowej. Pytanie, czy on wygeneruje tu pójście po płynność. To jest miejsce, gdzie są też stop loss, czyli to jest potencjalny punkt reakcji. Czyli widzieliśmy na 4-godzinnym wykresie, mamy strukturę wzrostową, w której jesteśmy, a teraz z drugiej strony, patrząc na układ tych gości, którzy grają do dołu, to jest ich struktura spadkowa. I teraz w tej strukturze spadkowej oni znajdują się w tym obszarze. Czyli sprzedawanie w tej strukturze spadkowej, jeżeli ci mniejsi gracze, czyli tamten większy fundusz grający w tej strukturze wzrostowej, a teraz na przykład ci, którzy grają w tej strukturze spadkowej, to im się będzie opłacało z punktu widzenia ryzyka RR-a zagrywać w tej części krótkie ze stopem tu. Czyli szukanie krótkich. Tu sprzedawanie którymi oni chcą dołączyć po korzystniejszej cenie w relacji. Jeżeli oni chcą na podstawie tej struktury dołączyć, no to stop loss musi być tu, albo no raczej tu. To, co tutaj mamy w tej chwili, to jest shortening of the trust. I zobaczcie, tu się. Widzicie tego gościa, że jednak tutaj ciśnie tego. To jest takie bach. Ci market makerzy będą próbowali, nie, może w lunch, może w czasie lunchu wyjść z tego, czyli zrobić jakiś ruch do góry, żeby wyjść z tego, bo no, dobrze zidentyfikowaliśmy, że to nie jest normalny wolumen stopujący, tylko to jest kłopot, bo się pojawił większy gracz, tylko że to jest w tej chwili takie. Tu miejscem do takiego szybkiego trade'a, tak jak powiedziałem, przegapiłem go, ale to było to, co mówiłem na podstawie open range'a 5-minutowego i przełamanie open po reteście, po teście połowy luki. I to było takie miejsce na tego trade'a, do tego wolumenu stopującego. Tutaj bym wyszedł i bym czekałbym na odejście do góry. Tak? Dopiero informacja z wykresu 15-minutowego mi powiedziała, że z tym odejściem będzie kłopot. To jest próba wchłaniania tego. Zobaczcie, tu jest uptrust krótkoterminowy. Ale zobaczcie, tu jest wolumen stopujący. Znowuż ten gość nie odpuszcza. Zobaczcie, on próbuje cały czas kupować. Tu mamy shortening of the trust. I zbliżamy się do tej linii wsparcia. Tak? Tutaj kolejni, znaczy tu się przy tej linii wsparcia wynikającej tutaj z wykresu czterogodzinowego pojawią się nowi gracze, którzy czekają na to miejsce. Na test tego bara. No, cóż, no. Nie każde miejsce jest dobre do grania. Dokładnie, premia, Discord, tak. Tak, można tego podejść. Zresztą ten koncept smart money, czy tego, na to spojrzy, no,
W ogóle tak samo profil wolumenowy, single print, to wszystko gdzieś tam zahacza o siebie, no i to wszystko zahacza o Wyckoffa. To jest w połączeniu z Wyckoffem. Krótkoterminowo. Znowuż tutaj, co się dzieje, tak? Znowuż. Zobaczcie, znaczy, to było zagranie, to był uptrust w trendzie spadkowym. On był na środku. To jest, no już, no, ja zagram i będę, znaczy tutaj bym się raz, że męczył, no mógłbym coś skubnąć, tak? Ale to nie jest ta dynamika, nie jest to, co chciałbym zrobić. Znowuż, jeżeli mam kontynuować, czyli dla przestawiaczy butelek, to jest znowuż tutaj jest short. Na razie, do takiego schodzenia do tego poziomu. Tylko to jest stąd o te rejony. Bo tu jest nasza podaż, zresztą to jako nakład versus rezultat, to jest kolejny effort. No i teraz, dopóki ten gość kontroluje, widzimy go, tu była próba, on przełamał wolumen stopujący. On próbuje. Cały czas ten sprzedający, który tu ciśnie, tego market makerów, no ma kontrolę na razie. Ma kontrolę, ale nie jest to, bym powiedział, sam charakter, Wyckoffa to charakter ruchu. No to jest, to nie jest charakter ruchu, jak to mówił Gary do mnie zawsze, nie shortuj spokojnego rynku. Nie shorty spokojnego. Ten rynek jest za spokojny. Jest. No. Ten też short, no, skacanie trustu, tak? On wygasił momentum. Tu nie ma momentu. Dobra, jakieś pytania? A, dobra, no to właśnie, co możemy zrobić? No, rynek, krótko mówiąc, w pewnym momencie. Tu popyt pochłonie podaż. Teraz znowuż można byłoby się pokusić. Jest godzina 16:24 o próbę jakichś skalpów, tylko jest tu granie znowuż. Dla mnie właściwym tradem jest poszukanie gdzieś shorta. Powiedziałem, dwa miejsca mnie interesują. Ten rejon, ewentualnie tu uptrust. Te dwa rejony mnie interesują na powrót do shorta, ale to wszystko będzie się zależało od tego, jak to będzie wyglądało z tej strony. Jakim charakterze rynek będzie podchodził. On na razie jeszcze nie skończył spadać. Czyli na razie nie pojawił się popyt, czyli nie mamy czegoś takiego, co u Wyckoffa nazywamy popyt pochłania podaż. Tu na razie cały czas ten gość dominuje. No zobaczmy na piątkę, jak to wygląda. Ale już jak popatrzycie sobie na wykres 5-minutowy, no to zobaczcie objaw wygasania momentu. Ten bar i ten bar. Na tym drugim barze jest większy wolumen, a spread ma mniejszy. Patrzmy, jest próba test, znowuż próba test, schodzenie. Tu jest jeszcze cały czas, podaż jeszcze ciśnie. Ciśnie, no to jest próba, no, wygaszania wolumenu, wygasania momentu. No, jeszcze tu. Wejście tutaj, na godzinowym, jeszcze mi się. Nie widziałem tego dołka na godzinę. Jestem większo, wie, większo, większy sens teraz ten aptas nabiera, jak spojrzałem na godzinowy wykres. Dziękuję.
No dobra, jakieś pytania jeszcze? No niestety musimy chwilę tu posiedzieć, na chwilę. Dobra, spójrzmy sobie w takim razie na akcje, na te największe akcje. Zobaczmy, czy tam jakaś przesłanka do nas, coś do nas nie mówią. No, tu jest próba, no widzicie, to jest moment od próby odwrócenia. Aj, to dobra, żeby nie było nudno. Żeby nie było nudno, to spróbujemy jeszcze. Normalnie nie powinienem tego robić. Spróbujemy wszystko próbować. Jak kupimy to stopa, postoimy. Dobra, tylko teraz to po prostu. Dobra. No tak. Dobra, no to jest agresywny bardzo taki, to jest. Dajemy fory temu gościowi market makerowi w tej chwili przeciwko dużemu graczowi, że mu się tutaj uda, że tutaj próbuje to rozegrać. No, chyba polecimy, czy nie? No, złamałem na zasadzie takiej właśnie, żeby pokazać ewentualnie zagranie, ale widać. Nie był to dobry pomysł. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest granie pod prąd, no, ale zaraz będziemy musieli kończyć i. No, to jest jeden kierunek w tej chwili powinien być dla mnie grania, jeżeli to szukania zagrania do dołu. No niestety, wiecie, jak to się tak. I to jest ten moment, że widzicie, że widzimy tego kupującego. Widzimy go tutaj, ale to jest sesja, na normalnej sesji, gdyby nie było dużego gracza, gdybyśmy nie widzieli tego dużego wolumenu na 15 minutach, no to on by coś miał szansę ugrać. A tutaj wystawiamy się na dodatkowe ryzyko, dlatego powiedziałem, że dodatkowe ryzyko i to prawdopodobieństwo naszego sukcesu przy zagraniu tutaj maleje właśnie ze względu na to otoczenie. Nie ze względu na same układy, na same setupy, bo te same układy, jak powiedzieć, gdyby to była normalna sesja, nie z tym gościem, który zaczął przyciskać, one mają prawo działać i są do ugrania. A tutaj dwa, no.
Może uda mu się obronić po przetestowaniu tego rejonu, kiedy pojawią się kupujący z H4. To będzie druga szansa pojawienia się. Mam nadzieję, że no to jest dobra lekcja też taka właśnie, kiedy goście się przepychają. Że widzimy tych dwóch graczy i ten market maker nie daje sobie rady w tej chwili. Na chwileczkę zatrzymam, udostępniałem coś mi się tutaj nosy. Przepraszam chwileczkę, muszę się tu wybrać. Czart już. Dobra, już zaglądam do pytań. Dobra, tu nas występowało i tutaj mamy znowu zejście poniżej i znowu się spróba będzie podejście. No to jest. Zobaczcie ten duży wolumen. Teraz znowuż. Pytanie, czy go przepchnie, czyli wyjście tutaj, pokazanie popytu. Gdzie ten market maker ma stopy i gdzie odpuści? On widzi to miejsce tutaj i na razie będzie próbował grać. Tutaj nie ma dynamiki. Będzie, w którymś momencie będzie próbował wyszarpnąć tak, żeby pójść po stopy, po płynność. No, pytanie, czy mu się uda? Jak mu się nie uda, w pewnym momencie. Poniżej tych, znaczy byśmy musieli popatrzyli na wyższym, kiedy by zaczął uciekać, tak? Dobre pytanie. No, jeżeli tutaj się zacznie coś negatywnego dziać, zresztą na razie z punktu widzenia tego 15-minutowego wykresu, tutaj cały czas widzimy. Chyba zajście, zobaczymy, jak się ten bar zamknie. Tak? Czy tutaj będzie dociskane, czy nie? Jest ile? 16:35, mamy jeszcze 10 minut, tak? Ale tu mamy lekkie wybicie stopa i próba obrony. Zobaczymy, jaki tu będzie wolumen. Malejący wolumen, czyli nie ma presji podażowej, brak presji podażowej, to będzie próba szarpnięcia. Znaczy, mam nadzieję, że widzicie tego gościa, tak? Widzicie tego sprzedającego, widzicie kupującego i znowuż plomba. To są wymiany, oni się biją. Struktura sprzyja sprzedającemu cały czas, ale z momentum, charakter tego spadku, tutaj widać, że no, inaczej, nie dołączają nowi sprzedający, tak bym powiedział. Ta presja. Nie pojawiają się nowi panikarze, którzy by chcieli dołączyć do ucieczki do tego rynku. To nie tak wygląda ten rynek. Przepraszam. Adaś? Adaho. No, jeśli zapytam, że nie. Dobra, tak. Nasdaq. I DJM1, 15:41, spory wolumen. Dobra, spójrzmy sobie na DJ-a i na Nasdaqa.
Najpierw to nazwa Dow Jonesa. Tak, a znaczy jeszcze mówiąc o samym Dow Jonesie, jak o tym mówimy, to też o tym nie powiedziałem, ale zobaczcie, że jest różnica między poszczególnymi instrumentami. To też jest dość istotny element. Jak sobie popatrzymy, zobaczcie, to jest Dow Jones. To zobaczcie, bar podażowy, ten nasz, o którym sobie mówiliśmy, o likwidacji pozycji długich. Zobaczcie, jak ten charakter wzrostu wyglądał zupełnie inaczej. Widać było tę słabość, tu się pojawia. I zobaczcie, to jest. On dużo więcej barów zamknął tym jednym barem. Potem mamy podejście tylko do bara podażowego. Ja szybko przerzucę na. Zobaczcie, tu był test tylko tego bara. A na S&P mamy wyjście wyżej, czyli niejako widać, że jest mocniejszy. Dow Jones jest słabszy. Dow Jones jest słabszy i to do samego takiego spadku jest bardziej pozytywne, tak? Ale z kolei już Nasdaq, znowu popatrzmy w ten sam sposób na Nasdaqa, ta sama sytuacja, jest słabszy. I zobaczcie, że ten Nasdaq, to odejście było dużo mniejsze i tutaj to, co już tutaj to można było troszkę traktować jak sygnał słabości, ale tutaj była absorpcja, to był popyt. Znaczy, ale widać, że ten wczesny, że ten proces już to było przepychanie też między jednymi i drugimi, wygrali go kupujący, czyli ci, którzy tymi koszykami to ponieśli. Tutaj to wybicie mamy w tej chwili test. I co ciekawsze, zobaczcie, że w tej chwili na Nasdaqu, właśnie, dlaczego my jesteśmy w istotnym miejscu? To też jest dobra uwaga, bo dobrze, że spojrzeliśmy na Nasdaqa. Jak sobie popatrzymy na Nasdaqa. Bo zobaczcie, że my jesteśmy już przy tym dołku. Czyli to jest miejsce walki o spring. Zobaczcie, że tu wolumen był dużo większy. Teraz jak tu się pojawi duży wolumen i przebicie, to tutaj mamy dystrybucję. Tu jest ten nasz, to jest miejsce wsparcia. Teraz przejdźmy sobie na 15-minutowy wykres. My w tej chwili jest próba. Znowuż, część spółek, to co się w tej chwili dzieje na S&P, to też jest pokłosie tych największych spółek, do których jest używany koszyk tutaj, koszyk największych spółek. Bo my jesteśmy w bardzo istotnym miejscu z punktu widzenia Nasdaqa. Dobra uwaga, dobrze, żebyśmy to spojrzeli, bo akurat równolegle, no, ja na to normalnie patrzę, ale skupiając się na dwóch ekranikach tutaj, i na mówieniu, to nie wszystko widzę, a to jest ważny element. I też zobacz, to jest ręka bijąca, tak? Czyli jeżeli tu jest struktura spadkowa, teraz pytanie, czy oni to miejsce obronią. To jest absorpcja tego popytu, próba absorpcji. Rynek musi wrócić powyżej tych rejonów. I teraz wracając do tego Dow Jonesa. Znaczy, to też chciałem, żebyś zwrócił uwagę, że to są ważne elementy. I teraz jak popatrzymy sobie na tego Dow Jonesa, i teraz ktoś powiedział, że jest duży wolumen. Dow Jones jest w lepszej pozycji w tej chwili krótkoterminowo, bo w tym trading range'u 15-minutowym, to jest RTH. Dobra, zostańmy przy RTH nawet. Ale też widać, że jeśli chodzi o samą sesję, to my tu mamy spring. I teraz jak ktoś mówi o tym jednominutowym wolumenie w tym miejscu, która to miała być 15:41, czyli to jest 15:41, czyli to tu. Czyli o tym wolumenie mówimy, tak? Tu się pojawił też popyt. To też jest, znowu, tu się pojawił popyt. No ale widać, że o, to jest. Widać, że inna sytuacja jest na Dow Jonesie niż na S&P 500 w tej chwili. Mieliśmy otwarcie, ruch do góry. Nie jesteśmy poniżej otwarcia w ogóle. Luka zamknięta. Inny wykres. Kupowanie tu. Testowanie, wick zejście. Znowuż próba kupowania. Wick zejście, testowanie, ale to jest budowanie trading range'u. On się szykuje do wzrostu. No zobaczmy sobie w tej perspektywie Nasdaqa.
Nasdaq nam się. Zobaczcie. A, proszę bardzo. Też zobaczę. To był klasyczny short. Klasyka. No szkoda, że nie popatrzyłem. Następnym razem musiał mieć otwarte wszystkie okna. Ale zobaczcie, mieliśmy otwarcie i zamknięcie z klasyka. Zamknięcie i up teraz na zamknięciu luki. No, no to była klasyka. Ślepota. Staram się ograniczyć tutaj też na jednym monitorze pokazuję to i nie mam wszystkich otwartych. No, to się prosił, tak? To zobaczcie, to jest klasyka, tak? Podwójne denko przebite, retest w tym miejscu, nakład versus rezultat. Zobaczcie na spread tego bara, wolumen, uptrend, zresztą smart inwestor sygnalizuje tutaj dość jasno sell. To był pięknie, piękny układ, tak? Tutaj, no, my się tam męczymy na S&P w tej chwili. I tutaj mamy wolumen stopujący. W tej chwili też no, próba odreagowania. A wszystko się dzieje, zobaczcie, przy tym poziomie z wykresu dziennego. To jest poziom z wykresu dziennego. Także to są ruchy. Wracając do naszego S&P. Tak, tutaj jeśli chodzi o smart money koncepty, tak, to możemy to w różny sposób nazywać, tak, dosyć podobne, ale mam nadzieję, że logika, znaczy ja patrzę na wolumen, nie tylko na same luki, tak, nie, ale patrzę na wolumen i to dla mnie jest przekonujące. To zejście, to jest zejście po stopę, bo no, rynek widać, że cały czas tworzy jeszcze trading range. To jest ta walka między tym gościem, a tym gościem. To też się znowuż ma na to wpływ, to co się dzieje na Nasdaqu, bo na Nasdaqu jesteśmy w istotnym miejscu. I zobaczmy sobie, co w tej chwili się dzieje na tych spółkach właśnie największych, które mają wpływ. Rynek powinien tak czy tak czekać na Nvidię tutaj do jutra po sesji, ale zobaczmy sobie. Microsoft największy. No zobaczcie, tak, no, rynek, to, że mamy trading range, likwidacja, two bar reversal, uptrust, no i rynek schodzi. Jeżeli rynek tutaj się pojawi, rynek dochodzi do wsparcia, znowu jest przy wsparciu. Jeżeli tam się pojawi sign of weakness, no to pozamiatane, no i spadamy teraz pytanie gdzieś w te rejony, tak? Ale rynek, można powiedzieć, że jest gotowy. Tak? Jest gotowy, może się pojawić, albo będzie spring. Brak podaży i spring. Jesteśmy w kluczowym miejscu. Drugi, Apple. No dość podobnie. Zobaczcie, był wolumen stopujący. Kiedyś tłumaczyłem na któryś naszych zajęciach, że ten duży wolumen to jest wolumen popytowy jak najbardziej, ale też ktoś tutaj sprzedaje. Teraz jak sobie popatrzymy na długą perspektywę tego wykresu, to, że jest duża wymiana tutaj, to wcale nie jest, znaczy to wcale nie musi być pozytywna rzecz, bo jak ktoś kupował tutaj, to teraz chętnie tu sprzedaje, dlatego że tu jest wsparcie i są fundusze, są ci, którzy chcą kupić. Dlatego tu się pojawiają duże wolumeny. To była duża wymiana, tu jest duża wymiana. I teraz jak się okaże, że tutaj zabraknie kupna, to ci, którzy tutaj kupili, mają problem. Dlatego to wygląda niebezpiecznie. Mamy coraz niższe szczyty, coraz niższy ten spring. I jeżeli to padnie, to mamy złamany spring. Słabo to będzie. Potrzebne jest dociśnięcie podaży. Co dalej mamy? Amazona. Amazon. Podobnie. Zobaczcie, jest spring. Próba absorpcji, ale tu widać słabość. Po tym spring jest słabość. Jest luka do domknięcia. Też wygląda słabo. Nvidia przed wynikami. Przykrość.
Dobre wyniki, otwarcie tu. I tak, też przykrość. Co my tu mamy jeszcze? Meta. No tu jest wsparcie, jesteśmy w trading range. To wynika, ale jak spadniemy tutaj, to zacznie się problem. Alfabet. Ta sama sprawa, ale mocniejszy. Mam tę dużą wymianę. No i teraz pytanie, co z tu, co z tym miejscem? No ale rynki, to nie jest tak jak tydzień temu czy wcześniej. Rynki są w sytuacji takiej, że jak ktoś tutaj wrzuci zapałkę, czyli jak się pojawi podaż, to mamy trading range już. Mamy tu wszędzie trading range, mamy bazy do spadku. Dobra, wracamy do nas. Patrzę na kółko i krzyżę czasami. Jak widzimy, tu jest podaż. To jest moje miejsce potencjalnego testu 508. Tu się nic nie dzieje. Tutaj. Rynek podchodzi, ale też zobaczcie, tu nie ma żadnej dynamiki. To podchodzenie jest takie, że próbuje kupować, ale tak w strachu. O ile tutaj była próba taka agresywniejsza, że to widać, że próbował się podłączyć kupujący i pociągnąć, co mu nie wyszło, bo podaż go, jednak podaż wróciła. Ale mamy kolejne zejście po stop lossy i ten charakter ruchu tutaj no nie jest zadowalający, tak? Widać, że tutaj, tu widzimy te wolumeny duże. No to jest też tutaj podaż, popyt, wchłanianie. Zabawa jeszcze. Pamiętajmy, że jesteśmy na tym 4-godzinowym wsparciu. I teraz bardziej kluczowy wydaje się Nasdaq. Bo jest na kluczowym miejscu. Całe miejsce wynika z tego wykazu dziennego, sobie tutaj wyniosę. No, jeszcze o tym to by teraz. Tutaj też na Nasdaqu widać, tak, tu mieliśmy duży wolumen, teraz po otwarciu, 9.41, to jest strefa w tej chwili oporowa też. Ale tu zobaczcie, to był duży wolumen, tak zwana ostatnia podaż. Było wchłonięcie go. Mamy szansę na jakiś wzrost, tak? Te rejony tutaj będą testowane. Zobaczcie, to jest ta linia dzienna. Tu jest popyt. Tutaj też moglibyśmy w tej chwili, bo mamy 16.51. Charakter, ale moglibyśmy tu spróbować. Zobaczmy, jak w tym samym czasie ma się. Podobnie przejście. I też zobaczcie, tutaj widzicie, równolegle koszyk poszedł, tutaj próbują kupować. To, żeby się zrehabilitować, agresywniej. Bo
Z tego towarzystwa najmocniejszy jest chyba Dow Jones w tej chwili. No tak, zobaczcie, się on wyszedł z całej tej. No tak, z drugiej strony jesteśmy na oporze tutaj w tej chwili na S&P. Czyli nakład versus rezultat. Wejście. Dobra. Agresywne. Zagranie na bazie podejścia pod opór, ale to jest w tej chwili, no bo tutaj to weak podejście, na no jakieś podejście. Macie dużo te okolice. Nie ma momentu, zaczynamy. Teraz stopa będziemy przesuwali, jak tylko zejdziemy poniżej tego bara. Jeżeli zejdziemy. Na S widać NQ. Nie, na S&P jesteśmy. Jak to widać NQ?
Widać S&P, widać. Przepraszam, coś nie wiem dlaczego. Czy jest OK? OK, dobra, nie wiem dlaczego. No tu jest, to jest, nie. Nie chcą współpracować za bardzo. Dobra, nie, nie, to nie. Powód ucieczki, próby zamknięcia. To też. Co, jeszcze nie wróciło mnie? Dlaczego zdecydowałem się na zamykanie? Zobacz, jak się zamyka 15-minutowy bar. Niczego nie wykonało jeszcze. Dobra, zamknęłam. Dobra. Próba zagrania słabości na oporze, ale widać było, że tutaj nie, znaczy nie, nie. I końcówka, próbowałem zamknąć się z ręki, to powinno szybko, powinien to szybciej zrobić. Zamykając się 15-minutowy bar przy szczycie. Jeżeli coś miałoby się tutaj wydarzyć, to tutaj powinniśmy mieć zejście, ewakuacja. No, tak, to nieudane i widzimy przepchnięcie. Tak. Po nakładzie versus rezultat były testy, nie było podaży. Ten gość, market maker, no, próbuje teraz doprowadzić do sytuacji wyjścia z tego miejsca. Przy okazji na Nasdaqu mamy obronę istotnego miejsca. Następne punkty na wykresie. Gdzie coś się może zadziać? No to jest podejście w te rejony z punktu widzenia 15-minutowego wykresu, czyli okolice 5000. I tu ewentualnie coś. Teraz nasz, ale tutaj to bym czekał już. No tutaj kończyliśmy sesję. Chciałem znowu coś tam, żeby nie przespać. Jeżeli miałbym tutaj zagrywać, to bym poczekał na przynajmniej odwrócenie struktury na wykresie jednominutowym, czego tutaj nie zrobiłem. Tu znowuż, bo to było zagranie. Znaczy, samo to zagranie to było próba skalpa do tych rejonów. Krótkiego. Znowuż, no po to, żeby nie siedzieć go gołosłownie, ale skalpa bardziej w krótkim terminie. A tutaj, jeżeli miałbym czegoś szukać,
to oczekiwałbym zmiany struktury na wykresie przynajmniej jednominutowym z tego miejsca, z tych rejonów. Jeżeli nie, to dopiero tutaj. To kolejne miejsca, do których bym przywiązywał uwagę. No dobrze. Nie wyszło. Czy jakieś pytania jeszcze do dzisiaj, do rynku? Czy rynek czeka na niewidzie, tak? I tutaj byłbym bardzo ostrożny i te szanse, składając te wszystkie piłeczki, to co mówiłem od początku, to chciałem właśnie przedstawić Państwu, że szanse na korektę się pojawiają. Oczywiście trudny jest moment wychwycenia dokładnego momentu i rozegrania tego, no ale jest szansa, tak? Wiele rzeczy tutaj się składa na to, że ten większy ruch korekcyjny w stosunku do tego może się w tej chwili w którymś momencie pojawić. Target na 15 minutach na NQ, ale target w którą stronę? Do góry, na korekcyjny teraz. Chodźmy. Ameryka zarabia na wojnie. Okay, teraz widać NASDAQa. Chyba jest NASDAQ. Dobra, to NASDAQa musimy spojrzeć na. Zaznaczam. Opory. Pierwszy tu. Tu. Skoro rynek poszedł tutaj po płynność, po stopy w tej chwili jest spring, to oczekiwałbym go, chciałbym, znaczy powinien pójść w te rejony. Wrzucić stop lossy. Tutaj mamy w tej chwili RPSY. Tylko jeżeli to jest udany spring, tak, no to tutaj będzie absorpcja i góra, bo teraz mamy spring. Jesteśmy w pozycji spring. Jesteśmy w pozycji spring i patrzę na 4 godziny, popatrzmy na godzinowy wykres może, bo tutaj jest sygnał słabości nie widać. Ale, no może tutaj lepiej widać, tak? Podaż, wolumen stopujący i spring. Patrzymy na to, na naturę, charakter tego ruchu, jak to szybko będzie się odbywało, w jakim stylu zrobią tu podejście. Znaczy, tak. Tak, Grzegorz, no to mamy tu charakterystyczne miejsca z punktu widzenia, na które musimy zwracać uwagę. To jest wykres godzinowy, czyli wiemy, że maksymalne pójście, jeżeli mówimy o sprzedaży, o sellu, są te rejony i tu uptrust. A z mniejszych interwałów patrząc, czyli to te poziomy, a z mniejszych interwałów patrząc, połowa, te okolice. Z mniejszym prawdopodobieństwem, ale byłbym wyczulony na to, co się tutaj stanie. To miejsce. Pierwsze poziomy to tu. Potencjalnej reakcji. Na razie mamy popyt. Z tej strony patrzę, co się stanie tu na kontynuacji. Jeżeli to złamią, no to schodzą gdzieś niżej do potencjalnych tych rejonów.
Jeżeli tu, to gdzieś tu, bo tu gdzieś w te rejony. Tu i tu znak zapytania. Zobaczysz, jak co będzie rynek robił. Tu testujemy w tej chwili. Testujemy ten popyt. Jest dość spora podaż. No i pytanie, co tutaj? Tak? Jest szansa. Jeżeli stąd, to tu. Jeżeli to przełamujemy, to schodzimy tutaj niżej. Rynek nie wybił tego punktu. A jak to się dzieje na. No tutaj wybiliśmy to błoto. Widzimy na Nasdaqu to miejsce testu. Tutaj mamy nakład versus rezultat podobny. A to ja przerzucam już na S&P. Teraz widzicie S&P chyba, tak? Mam nadzieję. I tu mamy nakład versus rezultat. Miejsce, w którym zagrywaliśmy, no teraz tutaj jest godzina 17:09. Mamy. No ale trzeba było patrzeć, co robi Nasdaq. Jak poszedł brak popytu, nam się tu na razie rysuje, ale to jest jeszcze trochę czasu. Tu walczymy o obronę tego wsparcia, ale znowuż też jest widać, że sesja jest niebezpieczna o tyle, że tutaj market maker próbuje się z tego wygrzebać, z tych pozycji AES-ie, ale tutaj się też widać, że sprzedający tam na rynku też się pojawia. No, tu byśmy mogli podjąć pytanie. To jest. Wróćmy.
10 nic nie działa, co? No właśnie, to jest sesja. Znaczy, jak wchodzą duzi gracze, to trzeba. Znaczy, to co powiedziałem na początku, powoduje, że dzisiaj mamy nienormalną sesję troszeczkę. W sensie takim, że ten duży gracz wszedł i trochę mniejsze, te prawdopodobieństwa są mniejsze. Znowuż, niby Nasdaq rozjeżdżają nam się, też rozjeżdżają nam się wykresy. Dow Jones jest ewidentnie silniejszy. Nasdaq tutaj testuje na S&P, akurat w tym miejscu nie wygląda słabiej. Nasdaq próbuje w tym miejscu testować i ten test ma większe szanse. Jesteśmy na Nasdaqu w dość istotnym punkcie z punktu widzenia wykresu dziennego. Jesteśmy w okopach. Rynkiem łatwiej się handluje wtedy, kiedy któraś strona jest przegrana, czyli już uległa. A tutaj widać jeszcze, to nie jest ten moment. To nie jest ten moment, to i myślę, że oczekiwanie na jutrzejsze wyniki NVIDII jest czymś, co krótkich przytrzymuje w sprzedaży. Tak bym to ocenił. Dobrze, po 17, tak już jest, czas nasz minął, mój czas minął tutaj rynek, samo momentum po otwarciu tutaj, jak widać, nie było zbyt zachęcające. No cóż, mogę powiedzieć, że market makera zidentyfikowaliśmy słabość ruchu, a pacjent umarł. Zagranie nie wyszły. No, ale zagrania były troszeczkę na siłę. Tutaj powinno na bazie bardziej skalperskiej. Tutaj błędem powinienem troszeczkę szybciej skreczować je. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie było narastającej podaży. To był uptrend w trendzie wzrostowym i nie było podaży. Zagranie było w zasadzie, żeby coś zrobić tutaj, ale też to był counter trend na korektę, ewidentnie. Próba szukania korekty. Słabe momentum. Była szansa, no ale jak widać, chwilę później po wrzuceniu stop lossów tutaj, tych dopiero rynek to zrobił, na co liczyłem tutaj, tak? Powiedzmy, na jakąś taką korektę zejść. Nie widać momentum, nie widać przyłożenia, nie widać algorytmu grającego. O ile tutaj miałem wrażenie, że ten algorytm próbował wejść i pojawił się popyt, próba była pójścia po stop lossy, to no, ten charakter ruchu jest taki no nie sympatyczny dla mnie. Jeszcze czas na dzisiejszą sesję. Jeżeli coś do obserwacji, tak jak powiedziałem, okolice połowy tego bara i szczyt tego bara, to są miejsca, które bym obserwował. I pojawienie się najlepiej nakładu versus rezultat, czyli jakiegoś skokowego wolumenu w tym rejonie albo w tym rejonie, najchętniej w tym rejonie przy teście tego dołka, no może po zamknięciu luki. Zamknięcie luki też byłoby taki wystrzał, zamknięcie luki i wtedy dystrybucja na minutach, poszukanie zagrania. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.